Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, do obejrzenia ponad 209 kanale i polecenia filmu i kanału znajomemu oraz do subskrypcji kanału. I przechodzimy do tematu. Ten sam Donald Tusk, który nazwał polskość nienormalnością i podwyższył wiek emerytalny oraz co za jego rządów z luki VAT wyciekło 190 miliardów złotych, teraz chce podarować hulajnogę swojej aukcji. Oczywiście nie samochód, tylko hulajnogę, która jest oczywiście bardzo droga, więc się bardzo Tusk poświęcił. Oczywiście w cudzysłowie bardzo. Z Merkel? Z Putinem? Z panem Nowakiem? Teraz właśnie pokazuję spot, jak Tusk oddaje swoją hulajnogę dla licytacji WOŚP. Dzień dobry. Jak co roku mamy coś dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem to będzie moja brukselska limuzyna, tak ją nazywam. Kiedyś powiedzielibyśmy nóżka nieśmigana, bo rzeczywiście ledwie zacząłem jej używać, no ale jak wiecie, wróciłem z Brukseli, więc pomyślałem sobie, że może przyda się komuś tutaj w Polsce. Kto wygra licytację i stanie się właścicielem tej mojej limuzyny, będzie też przeze mnie zaproszony na kawę i razem przeczytamy instrukcję obsługi. No, mam też zamiar podpisać tę hulajnogę, ale oczywiście jak nie będzie pasowało, to można ten napis zamazać. Niech żyje Wielka Orkiestra. Oczywiście warto też wspomnieć, że Owsiak, który jest prezesem WOŚP-u, ma dom za 2 miliony złotych oraz też wspierał jako prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która pomaga dzieciom, wspierał właśnie strajk, który jest za zabijaniem tych dzieci. To wszystko w tym odcinku. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia. Cześć.